Dzień dobry, Vlogmas. Dzień 22, czas zacząć. Mamy, słuchajcie, godzinę 6. Dzisiaj, tak, dzisiaj udaje mi się wcześniej zajrzeć do kalendarzy i mam nadzieję, że uda mi się też dzisiaj coś jakiegoś tam wam nagrać. Nie tak jak wczoraj, tylko same kalendarze i chwila pogadanki, ale tak jak mówię, wczorajszy dzień był po prostu mocny i nocka była również bardzo mocna. 5 godzin snu nawet, nie? Przy czym chyba tylko 13 minut snu głębokiego, więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo się wyspałam. Ale nie przedłużając, przechodzimy, słuchajcie, do okienek. I dzisiaj pierwsze pozwolę sobie od Reni otworzyć. 22. 20 to mamy tutaj. I jest to choineczka. Tutaj mamy choineczkę. I chyba tu były takie. O! To też już mogę oderwać, te 22. Zobaczcie, tutaj był wisiorek, a tutaj kolczyki. Także bardzo fajnie. Widzę, że już się zaczyna układać mniej więcej. Niektóre, tak jak jest naszyjnik, tak też jest i... O, faktycznie teraz widzę, że się tutaj gdzieś mi... Gdzieś układa się w całość wszystko, więc zobaczymy, co będzie, słuchajcie, dalej. Dobrze. I w ogóle coś mam z gardłem, nie wiem, czy słyszycie, ale pewnie słyszycie. 22 od Moniki. 22 od Moniki, zobaczymy, co tutaj się kryje. Ja za chwileczkę jeszcze zmykam robić śniadanie, bo ja już jestem strasznie głodna. Wczoraj bez kolacji, tylko kawa i spać po prostu, jak wróciliśmy. A wróciliśmy późno. Co tutaj mamy? Powieś tę ostatnią ozdobę i popatrz na swoją choinkę i pomyśl sobie życzenie. O, to zabieram na dół. I skoro to jest ostatnia ozdoba, to ja wyjmuję tutaj te swoje dwie wcześniejsze ozdoby. Dwie wcześniejsze ozdoby, słuchajcie. Już wyciągamy. Ładnie zapakowane, żeby się nic nie stało. Jaka piękna brokatowa. Akurat będzie fajnie współgrała. Ja mam co prawda niebieską srebrną, ale nie ma znaczenia. Ja lubię, wiecie, u mnie nie ma znaczenia, czy to jest... Współgrają kolory, byleby wszystko jakoś tam, wiecie. To kolory to i tak się... o Jezu, wiecie co, motam się po prostu. Chodzi mi o to, że po prostu nie ma znaczenia, wiecie, czy ja mam tylko, nie wiem, srebrną i wszystko jest na srebrno, czy jest, nie wiem, czerwona i wszystko musi być czerwone. Nie, chodzi o to, żeby po prostu wyglądało to ładnie, a czasami kolorowo też wygląda bardzo ładnie, także dziękuję ci, kochana. I 22 od dziewczyn. Ja otworzę, bo nie chcę hałasować. I u dziewczyn również bardzo ładnie zapakowane. Folie bąbelkowe już tak nie będzie słychać jak tamten papier. Więc... Cóż tutaj mam? Mamy standardowo rzeczy Haribo. Mamy, słuchajcie, herbatkę dziką różę. Do tego mamy takie szare gumeczki. O, tu są dwa odcienie. Powiem wam, że te gumki najbardziej lubię. Bez tych tutaj metalowych takich zapięć czy łączeń. Te naprawdę najbardziej się u mnie sprawdzają, także super. I do tego, słuchajcie, taki piękny szary kubeczek. O, dziewczyny chyba majątek tam zostawiły, słuchajcie. Znając cenę tego sklepu. Także super. Jak tylko skończy się ten okres świąteczny, to pewnie będzie to jeden z ulubionych kubków. Jest on dosyć duży, bo on ma, słuchajcie, a nie, 330 ml. A wydaje się taki, wiecie, prawie półlitrowy, taki do dłoni, dosyć duży. Także myślę, że dzisiejsze okienka również, również udane jak najbardziej. Także cieszę się z nich bardzo. I zobaczcie, zostało nam tylko 2 dni. Zobaczymy, czy te ostatnie okienka nagram w jednego dnia, czy też podzielę jednak jutro i
i w Wigilię zobaczymy też, jak to wszystko wyjdzie, także tymczasem ja zmykam na śniadanie. Ja już zawiesiłam bombeczki. Tutaj mamy pierwszą bombkę od Moniki, tutaj mamy drugą i tutaj gwiazdeczka trzecia. Teraz Wam nie pokażę, jak świeci choinka i jak ogólnie ona, słuchajcie, wygląda, ponieważ mamy czasówki, więc ona już się wyłączyła o godzinie 6 rano, ale tak jak było na dzisiejszej karteczce, powiesiłam i teraz pomyślę życzenie. To ja, słuchajcie, pomyślałam życzenie i teraz zmykam już robić sobie śniadanie. To teraz można zacząć śniadanie i tak wygląda pierś z piekarnika w rękawie, którą pokazywałam Wam ostatnio. Także kanapeczki z piersią z piekarnika, do tego dzisiaj herbatka. A po drodze wpada taki mus, warzywa plus owoce, jabłko, marchew, dynia, bez konserwantów, bez cukru. Dla dzieci po 5 miesiącu muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobre. Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, jaki jest skład. Na szybko przekąska, jak znalazł. Byłam właśnie w Carrefourze, ale właściwie do Carrefoura szłam w innym celu, w celu kupienia karty Netflixa i Spotify'a. Ale natknęłam się na fajne piżamki, słuchajcie. Takie cieplusie polarowe. Tu mamy spodnie takie w gwiazdeczki. Do tego właśnie jest bluza w takim, ja wiem, łososiowo-różowy taki kolor. Kamera tego tak nie oddaje. I do tego, słuchajcie, jest taka opaska na włosy, na głowę, czy jak się robi maseczki, czy coś, nawet do ponoszenia, wiecie, po domu. Bardzo fajna sprawa. Tu w środku jest tak, jak mamy właśnie opaskę i spodnie, ale tylko ten kawałeczek taki jest. Naprawdę, słuchajcie, cieplusia, ja jak ją przymierzałam dzisiaj w przymierzalni, to uwierzcie mi, zgrzałam się. Ja bardzo lubię takie polarowe piżamki, tym bardziej teraz. Także taka piżamka, słuchajcie, za ona 60 albo 70 zł, jakoś tak w Carrefourze kosztowała, także naprawdę bardzo fajne i polecam, bo ja już miałam kiedyś z Carrefoura i muszę Wam powiedzieć, że jakościowo niczym się nie różni od innych. No to szybki cholek, już piżamkę pokazałam, to jeszcze tylko, tak jak mówiłam, tutaj po karty wpadłam przy okazji, jeszcze kupiłam kociakom, ale ja chyba miałam dwa takie. Kurczę, albo mi jedno wypadło, albo słuchajcie, a nie, no jest. Tak, dla kotów i jak widzicie, ledwo co przekroczyłam bramę, już trzy się dorwały. Tak już jest rozpoczęte. W Carrefourze jeszcze kupiłam takie kisielki wiśniowe i dwa truskawkowe. A tu jeszcze mam z poprzedniego gdzieś tam coś w Biedronce chyba kupowałam, to właśnie jeszcze wzięłam to. Bo, a już wiem, bo brałam jeszcze, a dlaczego Biedronka, bo tak mi się przypomniało teraz, że przecież brałam drugie śniadanie. Jeszcze ciasteczko brałam, którego nie zjadłam. Miało być na drugie śniadanie, był jeszcze jogurt, który zjadłam i mus, który Wam polecałam. Przy okazji koło Carrefoura, jak byłam, wpadłam, u nas jest sklep Teddy teraz, także nie musimy na drugi koniec, jak gdyby Torunia jeździć, wiecie. I szukam kalendarza, tak naprawdę kalendarza takiego, wiecie, normalnie do takiego swojego notowania i tak dalej, jak co roku Wam pokazuję. I oprócz tego chciałabym taki, jak w zeszłym roku miałam do treningów, bo tam jest wszystko fajnie rozpisane, ale kupiłam sobie taki właśnie zeszyt i myślę, że na jednej stronie, jak zrobię tak, mniej więcej będę mogła sobie rozpisać, jeżeli nie, to zużyję do czegoś innego, u nas to się akurat nie zmarnuje. A w środku były, słuchajcie, tu jest taka strona, tutaj jakieś naklejki są. I zawsze się tam do czegoś naklejki też przydadzą, chociaż tych naklejek nie ma za dużo. I końcóweczka, tak? Więc myślę, że jakoś to wykorzystam. Także ten zeszyt kosztował, słuchajcie, 10 zł. Tak, 10 zł. I teraz polo.
Spolo, koncentrat będę robiła bigos, w końcu tak, bigos, serek jeden taki naturalny, do tego ketchup, bo już się kończy. Przy okazji wzięłam jeszcze dla kociaków takie paluszki, groszek ptysiowy, ponieważ, przepraszam, w planach mam zrobić taką szybką karpatkę, krem budyniowy mam. Brakuje mi właśnie takich groszków, takiego groszku ptysiowego. Jeżeli będzie jeszcze wena i czas i chęci, to myślę, że zrobię. Muszę też pomyśleć w czym, bo nie wiem, czy mam taką blaszkę, żeby to, wiecie, wszystko fajnie się zgrało, bo do tego przepisu, który mam, potrzebne są takie dwa opakowania, więc no zobaczymy, czy właśnie będę miała w czym to zrobić. Kapucha kiszona z Polo. Tu mam kilogram, bo tak jak mówię, zamierzam robić bigos, miałam wszystko oprócz kapusty kiszonej, no a bez kapusty kiszonej bigosu się nie zrobi. Do tego wędliny, tu jeszcze wzięłam polską, bo w Polo jest tańsza polska, jak ktoś lubi wędzona, po 24,99, a normalnie już ona kosztuje nawet 35-37 zł, więc różnica kolosalna. Wędliny, tutaj jakaś szynka konserwowa. Co my tutaj mamy? Polędwicę wiśniową, tutaj mamy szynkę tatrzańską, której chyba nigdy nie mieliśmy. Do tego filet gotowany z kurczaka, do tego schab Benedykta. Pomimo tego, że będę robiła, ale już taki niech jest. Szynka bez wędzenia i mandarynki. Były jakieś chyba, nie wiem, w promocji, mówię, tylko na szybko wpadłam do Polo po wędliny, no ale przy okazji jeszcze kilka rzeczy, jak chcę robić bigos, no to musi być ta kapusta, prawda? Bez tego nie da rady po prostu zrobić bigosu. Tak, także tak wygląda dzisiejszy haul. Szczerze powiedziawszy, jak widzicie, nie szaleję jakoś z zakupami. No wędliny my kupujemy raz w tygodniu, więc miałam kupić wczoraj nie wyszło. Tak, żebym miała po niedzieli, po tych całych świętach, żeby coś tam jeszcze z tej wędliny było. Ja, tak jak mówię, jeszcze w planach mam schab zrobić, więc muszę go sobie rozmrozić. Być może za chwileczkę go właśnie rozmrożę. Schab na kanapki, tak jak zawsze robię właśnie na jedne, czy na drugie święta, czy na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie. I właściwie jutro ewentualnie jeszcze jakieś pieczywo, tylko przy piątku się kupi. Chociaż wolałabym dzisiaj, ale zobaczymy też, jak to czasowo u nas wyjdzie. Pieczywo, ewentualnie jeszcze jakiś owoc, bo myślę, że te mandarynki to u nas zejdą raz, dwa. I tak naprawdę nic więcej. Nic więcej nie robimy, więc nie ma też sensu, słuchajcie, szaleć. Bóg wie, ile robić rzeczy i tak dalej. A jeszcze muszę kupić ser w kawałku, jak chcę zrobić tego śledzika pod pierzynką, który link Wam wstawiałam w międzyczasie we vlogmasach. Chyba nawet we wczorajszym też wstawiłam, jeżeli pamiętam. Fajny przepis i naprawdę, jeżeli ktoś lubi śledzie, to bardzo, bardzo polecam i polubicie. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi też połączenie sosu tatarskiego, no bo nie każdy wszystkie składniki, wiecie, musi lubić i musi każdemu też to smakować, tak? To trzeba lubić konkretne, poszczególne też właśnie składniki, żeby to wszystko ugryźć w całość. Także tak, a jeżeli chodzi o tę karpatkę, to powiem Wam, że przepis jest banalnie prosty. Na dnie blaszki wysypujemy właśnie, coś mi tu hałasuje, wysypujemy jedno opakowanie groszku ptysiowego. Na to kładziemy krem karpatkowy, możecie, jak macie te gotowe, czy sami zrobić właśnie budyń z masłem, żeby wyszła właśnie ten krem, masa karpatkowa, taka budyniowa, to właśnie kładziemy na ten groszek i przykrywamy groszkiem i do lodówki i to wszystko. Na sam koniec cukrem pudrem posypujemy i to jest cała filozofia, słuchajcie. Tylko że właśnie muszę zobaczyć, czy ja mam taki ścisłą blaszkę, żeby móc to wysypać. Tak to jest. A jak nie, to na dwie blaszki po prostu zrobię. Nie będzie w formie okrągłej, tylko w takiej prostokątnej też może być. I cóż... No i tak, słuchajcie, ludzi w Carrefourze mnóstwo, w Polo jak ja weszłam, to było naprawdę przy mięsnym niewiele, były chyba dwie osoby przede mną, jak ja odchodziłam, to było chyba, nie wiem, z 10 osób, naprawdę co już ta godzina, mamy którą 13, więc już coraz więcej ludzi gdzieś tam po tych sklepach chodzi. Jak i mówię, nie planuję nic więcej, poza tym śledzikiem bigos zrobię, jeżeli... Mam jeszcze ciasto francuskie, więc myślę, że może i te paszteciki gdzieś tam, jak już bigos będzie gotowy. Zrazów w tym roku jednak nie robię.
Także schab zostanie na później, ewentualnie może zrobię na Sylwestra, wiecie, już po świętach zrazy. Sobie w święta rozmrożę i zrobię, także zobaczymy, jak to tam wyjdzie. A ewentualnie jeszcze jakieś napoje takie, bo jak wiecie, my pijemy wodę, my pijemy dużo tej wody, gdzieś tam herbaty też się przewijają w międzyczasie, no i ja kawę. Ale ostatnio chciałyśmy czegoś się gazowanego napić, bądź niegazowanego nawet, po prostu suszyło nas niesamowicie, a tutaj no nie miałyśmy ochoty na wodę, tylko czegoś, wiecie, innego się napić. Okazało się, że po prostu nie mamy nic w domu, żadnego napoju, tak jak kiedyś kupowaliśmy tymbarki hurtowo, czy inne napoje, tak teraz naprawdę od długiego czasu, prawie od roku czasu, sporadycznie gdzieś tam jakiś napój się przewinie, a tak to głównie woda i herbatki, czy właśnie ja kawkę, ale powiem Wam, że no coś tam trzeba będzie kupić. A jeżeli chodzi jeszcze o fajerwerki i te takie wybuchowe, wystrzałowe wszystkie produkty, to dla tych zainteresowanych w sklepie Carrefour w Toruniu bynajmniej już jest stoisko, także jeżeli kupujecie, to stoisko już jest czynne. Ja znając życie, to wzięłabym tylko zimne ognie, czy sztuczne ognie, jak to się mówi, i nic więcej. My właściwie nie strzelamy tam takie jakieś ciche. Jestem ciekawa też, jak się małe koty zachowają. Wiecie, w zeszłym roku mieliśmy, w zeszłym roku był tylko Stefan i Luna oraz Anubis, a w tym roku już mamy 5 kociaków, więc to też będzie wyzwanie. Także może być wesoło, ale do Sylwestra jeszcze mnóstwo czasu, także ja nawet powiem Wam, że nie myślę, myślę tylko to, co będzie dzisiaj, co będzie jutro. A ja za chwileczkę się zabieram za obiad, filet i myślę, że może frytki jakieś na szybko, chociaż na jutro planowałam rybkę z frytkami, więc może teraz jeszcze uda mi się ziemniaki obrać i ugotować. Także to by było, słuchajcie, w dniu dzisiejszym chyba już na tyle. Jak ja mówię, już się nie wybieram dzisiaj do sklepu, no ewentualnie może te Dino u nas po ten ser, żeby już też go mieć z głowy, chyba że jutro, nie wiem. No zobaczymy, jak wszyscy będziemy w domu, to wtedy będę też planowała, bo u nas to jest tak, wiecie, ja niby sobie coś zaplanuję, za chwilę przyjadą dziewczyny i powiedzą, że one chcą jechać tu, albo mają to czy tamto do załatwienia i na tym moje plany, wiecie, legną w gruzach i tak dalej. Tak jak dzisiaj miało mnie nie być tutaj, miałam być gdzieś indziej, okazuje się, że po prostu no nie wyszło, samo życie, prawda? Także tak. Ja, kochani, przypominam Wam, że do dzisiaj trwa rozdanie, także do północy można się jeszcze zgłaszać, jeżeli ktoś ma życzenie i ochotę. Pod filmikiem umieszczę link do tego rozdania. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś tego nie robi, bo oprócz tego rozdania, które trwa właśnie do dzisiaj, jeszcze do końca roku będzie jedno takie podsumowujące rozdanie, także myślę, że warto pozostać ze mną, warto zasubskrybować kanał i nacisnąć ten dzwoneczek, aby być po prostu na bieżąco. Ja oczywiście wszystkim gorąco dziękuję, tym, którzy już są, którzy komentują, którzy, ja wiem, dzisiaj jeszcze coś mi się przypomniało, dzisiaj tak na szybko właśnie zerknęłam na komentarze i bodajże Justyna pisała, że tylko na chwileczkę, bo jest w ferworze pracy i tak dalej i tak wszystkich odwiedza na chwilę i powiem Wam, że ja miałam tak chyba wczoraj bądź przedwczoraj, gdzie też wieczorem, chociaż chciałam się przywitać, nie do końca, bo nie jesteśmy w stanie tak naprawdę, ten kto mówi, że ogląda od A do Z każdy filmik, no to raczej chyba nie. Nie oszukujmy się, jak mamy ileś osób, które oglądamy, no to ten czas się, słuchajcie, przedłuża i ja staram się krótkie filmiki, ale są to już osoby, które nagrywają dłuższe filmiki i ciężko byłoby mi siedzieć tylko, wiecie, cały dzień i po prostu puszczać vlogmasy innych osób. Dlatego też gdzieś tam zatrzymuję się w filmiku coś na przykład, co mnie zainteresuje. Skomentuję, czasami napiszę tylko dzień dobry, przyszłam się przywitać, albo życzę miłego dnia, czy miłej nocy, wieczoru i tak dalej, żeby zaznaczyć swoją obecność, żeby druga osoba wiedziała, że jednak gdzieś tam jestem, też myślami. No mówię, no nie jestem w stanie i reszta osób też nie jest w stanie siedzieć 24 na dobę i po prostu, wiecie, oglądać wszystkich wszystko, więc ja to rozumiem i ja nawet nie mam pretensji, nie mam żalu, także kochana, spokojnie, ja wiem, że każdy ma gdzieś swoje zajęcia i tak dalej, więc ja to naprawdę doskonale rozumiem. Dobrze, kochani, to ja już nie przedłużam, Wam życzę wszystkiego dobrego i my widzimy się w kolejnym vlogmasie jutro. Do zobaczenia, pozdrawiam, pa, pa.